Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted prano. Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w najlepszą serię na kanale, czyli GTA San Andreas Single Player. I zaraz będą, zaraz polecą hejty, jak to najlepsza seria, przecież to nie jest najlepsza seria. Jak to nie jest? No ja się wtedy pytam, jak to nie jest najlepsza seria? Po ostatnim odcinku stwierdziliśmy, że to był chyba najlepszy odcinek z najlepszymi failami z GTA 5 póki co na tym kanale, także miejmy nadzieję, że utrzymamy tendencję taką tutaj zwyżkową i dzisiaj też jakieś fejle popełnimy. Nie no, tak naprawdę mam nadzieję, że zrobimy sobie po prostu misję. Jak widzicie, zmierzamy do tej samej misji, co ostatnio sfejlowałem z tymi wybuchającymi beczkami. No i tam właśnie pojedziemy sobie dzisiaj flaszem, samochodzikiem, który ukradłem tak naprawdę z ulicy, ale nikt nie musi wiedzieć. Oczywiście przypominam także, że jeżeli ogólnie odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić, Boże, łapkę w górę. No, jeżeli się nie spodobał, to łapkę w dół. Dać znać w komentarzu pod filmem. No oraz, no w sumie nie, no tyle tak naprawdę, nic więcej nie mam. O nic więcej nie muszę tutaj, o niczym więcej nie muszę tutaj przypominać chyba. Także okej, powolutku zbliżamy się do lotniska. Oczywiście komentarze też są jakieś przygotowane, to może od razu coś przeczytam. Piotr Danewicz, Guitar Hero, czy coś tam, Boże, nie, proszę cię, nie. W Las Venturas masz takie super zabezpieczenie przed YOLO akcjami. Zobacz, co masz naprzeciwko kasyna, przed którym zapisujesz. Te takie, nie wiem jak to nazwać, billboard, kolumny, no po prostu takie coś dużego XD. No to sprawdzę, o co chodzi. Czekajcie, niech się skupię na jeździe troszeczkę. Z tym dużym samolotem to jest prawda, w największym hangarze na lotnisku LVA, no oczywiście Las Venturas Airport, największym, na największym lotnisku masz ten samolot AT-400 i w sumie mógłbyś sobie obczaić, jak się lata tą podróbką Boeinga. A to AT-400 jest większe od tej Andromedy w takim razie? A to Andromeda nie jest wyższa? Myślałem, że Andromeda w sensie większa, Andromeda nie jest większa. O, to nie są Andromedy w ogóle jakieś? Czy coś? To są te AT-400? No okej, zobaczymy, jak to wyjdzie. Weź sobie poza odcinkiem, zobacz w tej misji z pierwszym failem, wykonuj wszystko, co ci powie Kent Paul w drodze na fermę węży. Może to będzie odszedł na porządku piątkowego odcinka. Nie będzie. Nie będę wykonywał tego. Ale wiem, o co chodzi. To tyle na dziś. Nie pozdrawiam za tą Renatę w 21 minucie. No ale co? Renatka, no, nie obrażaj się. Pliska. Okej, szmugler, wszyscy już to widzieli. Potapujemy sobie, żeby jak najszybciej wskoczyć. Tutaj było też jedno pytanie, dlaczego ja tapuję, po co? Okej, widzę, że tak szybko nam dzisiaj z tym nie wyjdzie. No, zaraz będzie, że nie zrobiona misja, także ja już pojadę. Tak, wiem, że uciekł. Ja to będę po prostu do skutku dzisiaj robił. Także no, jeżeli wpadnę w te beczki, to już jest po mnie. Tutaj ktoś się, czekajcie, ktoś się zapytał. ProBlade zapytał się, po co tapujesz klawisz podczas jazdy motocyklem? Żeby jechać szybciej. Używało się tapowania klawisza strzałki górnej do tego, żeby szybciej jechać na stanty po prostu, no. A ja sobie tego używam właśnie, żeby ogólnie szybciej w tym momencie jechać. To tutaj będą jeszcze te beczki. Dobra, go, wleciałem. Okej, i tutaj teraz złota zasada. Hogaty, nie strzelaj w beczki, wybuchające beczki. Także okej. No, fajnie, jeszcze mnie wywali na cutscence. Jakby mnie wywaliło, to bym miał beczkę, można powiedzieć. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że jak strzelę gdziekolwiek w samolocie, mówię gdziekolwiek, bo nie strzeliłem w beczkę, to że on wybuchnie. Myślałem, że to dlatego, że strzeliłem w beczkę. Okej, czyli tutaj muszę przerwać i widzimy się, no, za chwilę. Okej, tym razem przed przystąpieniem do misji w końcu, po tych trzech próbach, zrobiłem jedną normalną rzecz, czyli zapisałem sobie tutaj grę, dzięki czemu będę mógł sobie wczytać od razu i stąd lecieć, a nie, że będę musiał 5 minut znowu tu jechać. Dobra, tap, 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 top, 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 top. Okej, nie strzelać się w ogóle w tym momencie. Mam nadzieję, że oni mnie nie zabiją w takim razie na górze. Okej, wezmę w razie czego sobie to.
No okej, okay, cześć, wbiegam tutaj. Okej, okay, wbiegam wyżej po prostu. Okej, okay, pociąłem typa, dobra, wbiegam wyżej. O Jezu, uderzyło do mnie. Dobra, wbiegam wyżej, no hejka, kolego. No frajerze najgorszy, no... No ty, ty gnido, no zostaw mnie! Yuniga? No, zostaw mnie typie! Dawaj go, dawaj no CJ, zaklep gnoja! No jak oni mogą przetrwać tyle strzałów z katany? Kurde, wszystkich zabiję. No, dobra, umieść ładunek w tym, w kabinie, tak, a później... Jaki ładunek? Czekajcie, ja mam jakiś ładunek wybuchowy, tak? Gdzie mam go dać? Tutaj, po prostu, okej. Go, ucieczka, go, ucieczka, go, ucieczka, go, ucieczka, go, spadochron. Go, ucieczka, w takim razie. Tak, mam nadzieję, że dobrze zrobiłem tym razem misję. Woo! Hehe, dobrze. Misja wykonana, 20 tysięcy zarobiono. Okej, okay, miejmy nadzieję, że nic mi się tutaj nie zatnie. Mam nadzieję, że teraz nie umrę nagle. Jestem chyba dosyć wysoko, także jestem chyba jeszcze nad, nad chmurami, tak? Także nie będę póki co tego spadochronu otwierał. Ale ogólnie bekowa sprawa była z tym, że ja typu macham tą kataną po nich, tak? 3, 4, 5, 6 razy. A oni nie giną. Patrzcie, jak idealnie się beret na mojej głowie trzyma. Tak, to bym mógł spadać. No, widzicie, fajnie, że to dopracowali w GTA 5. Takie swobodne skakanie na spadochronie, naprawdę. To jest supi sprawa. Okej, okay, dobra, Michał, zbanowany Mielca, szczęść Kogat. No, 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 siemanko, cześć. Zacznę od tego poprzedniego fejla w odcinku, po prostu zajebisty. No, no dzięki, no fajnie. Ja się cieszę, że się podobał fail, a nie chciałem failować, naprawdę. To nie było zamierzone. Otwórz spadochron, spokojnie. Ja potrafię otwierać spadochron, jestem mistrzem w otwieraniu spadochronów. Teraz byle zapisać grę, żeby nam się coś nie wydupiło. Dawaj tego freewaya, czy jak ten motocykl się nazywa. Dawaj tego choppera. Freeway, ale zgadłem, ale ze mnie znawca tej gry, no kurde. Aż sam się nie spodziewałem po sobie, że jestem takim znawcą, ja pierdzielę. Fort Carson tam coś było, czy coś takiego, no nie wiem, okej, okay, dobra, jedziemy po prostu na lotnisko. Zrób jeden odcinek z wyścigami lub ze snapshotami, będzie ciekawie. No kiedyś na pewno coś takiego zrobię, może po przejściu gry, może, może zobaczymy, ale kiedyś, kiedyś na pewno coś takiego bym zrobił. Okej, okay, w ogóle nie wyskoczyłem, nie udało się na freewayu wyskoczyć. A co do tego samolotu, to że nim latać musisz podejść do tego ogromnego hangaru na lotnisko LV, wtedy hangar się otworzy, będziesz mógł wejść do samolotu, mam nadzieję, że nie rozbijesz się nim tak jak... W poprzednim odcinku, no ja się nigdzie nie rozbiłem w poprzednim odcinku, ja wyskoczyłem z lecącego samolotu i on się rozbił sam już, kiedy nim nie sterowałem, żeby nie było, że ja go rozbiłem, tak, że ja się w nim rozbiłem, no. Teraz tak, Wirach napisał, co do GTA 4 to dostało ono niedawno update, będzie można grać już na multiplayer, jak powiedział Rockstar. Pozdrawiam twój największy fan z Małopolski, Lenyface. A dziękuję, dziękuję bardzo. A tak, no był kurczę, ten patch do GTA 4, ale ja nie wiem, co on zmienił z tym multi. No wiesz, grać na multi, może serwery włączyli, ale ja w dalszym ciągu się nie zaloguję po prostu do usługi Game for Windows Live, tak? Do wymarłego serwisu, do wymarłej usługi się nie zaloguje, no. Niestety. Ktoś pisał, że dwa konta przypadają. No jakoś mi nie przypadło drugie konto pod ten sam jeden klucz. No, no nie wiem, jakby to miało działać. Ale mi się niestety nie udało. Nie wiem, nie wiem. Może spróbuję jakoś to jeszcze pouruchamiać, ale nic nie obiecuję. Było pytanie też o montaż, bo tam odpowiadałem właśnie o tym montażu. Oczywiście, że nie tylko ja tam teoretycznie nie montuję, bo tam T-Volt, tak, bo ktoś tam. No tak, 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 rozumiem, o co chodzi, tylko chodziło mi o to, że jest zdecydowana mniejszość tych osób. Większość osób stawia jednak na te śmieszne, wybrane momenty, właśnie kamerki, milion montażu, takie pierdoły.
Na przykład jeżeli chodzi o montaż, no to nawet samo odczepienie kamerki, tak, na linii audio i inne rzeczy, to jest montaż. Ja tutaj odpisałem komuś, ale zaraz jeszcze się co do tego wypowiem. Jak wygląda ten montaż taki podstawowy chociaż? Także czarny projekt. Hail, fellow, well met. Namaste. Peace, Carl, my brother. Hey, Truth, where you at? Just checking that you are no longer on government business. Where is he? How the fuck would I know, man? He like the devil. Hey, man, you okay? Everything is transient. Whoa, man. I'm passing through life same as every man. Okay. Do you have any idea what you're doing for Torino? Nah, I seem to be on the need-to-know basis. Oh, no, man. Two lies don't cancel each other out. You know that. We pay them to lie to us. Is that what our founding fathers wanted? No more, friend. No more. We're not alone. Get off me, man. What's going on? Everything is going on. Don't you get it? There's a place, not even on the map. A train is about to leave. It can explain better than I ever can. Boy, this is going to blow your fucking mind. We got work to do. You better drive. I'll explain. The elegance does not even touch it. Hey, True, do we have a plan here? Go, go, go! Hey, hold up, dude! Truf chce, byś dostał się do laboratoriów badawczych strefy 69 i przyniósł mu czarny projekt. Najprostsza droga do kompleksu bunkrów strefy 69 prowadzi przez grodzie. Aby je otworzyć, udaje się do wieży kontrolnej. Aha, dobra, czyli musimy do wieży kontrolnej. To są reflektory przeszukujące teren. Zaobserwuj ich schemat poruszania się, po czym coś tam, jeśli pozostaniesz w promieniu reflektora albo ustrzelisz ich więcej niż dwa, zostaniesz zauważony. Gdy grodzie zaczną się zamykać, będziesz musiał wtedy znaleźć inną drogę do środka. Ponadto ten obszar. Okej. Możesz przemknąć się i ominąć patrole lub wspiąć się na wieżę kontrolną i zdjąć ich ze snajperki. Aha, fajnie. Bardzo łatwa misja, widzę. Strefa 69. Jakby ktoś nie słyszał, to może wypowiem się teraz o tym montażu. Jeżeli chodzi o montaż, podstawowy montaż, który znajduje się w każdym takim odcinku. Czekajcie, co ja mam za broń? Mam na cicho, ich mogę pozabijać, gogle termowizyjne. Kurde, jak predator, kurde, dobre, to jest dobre. Okej, okay, dobre. Czekajcie, ja mogę ich zabijać bez większych problemów. O, psiarskie. Nie wiem, ale zaraz się dowiem. Dobra, jeden załatwiony, kolega. Tu jest armorek do zgarnięcia, który będę chciał zabrać na pewno. Jeżeli chodzi o podstawowy montaż. Podstawowy montaż wygląda tak, że po każdym nagranym odcinku nagrywam audio osobno w Audacity. Trzeba je sobie tam odszumić właśnie, czasem zmienić ton, czasem coś tam innego jeszcze. Później je właśnie zapisać, przygotowane audio. Potem wyciągać... Boże, on mnie dalej nie widzi. Okej. Potem wyciągnąć audio jeszcze z programu do nagrywania, którym właśnie to nagrywaliśmy, odcinek, żeby właśnie ogarnąć synchronizację, bo ja chcę swoje audio mieć z Audacity, które ma po prostu lepszą jakość niż z tego programu do nagrywania. Dobra, w ogóle w tym momencie to już powinna cała baza wojskowa mnie tutaj ścigać chyba, ale jak widać, to się nie dzieje. Także no, tak jak mówiłem, ten program ma tutaj lepsze nagrywanie dźwięku, także Audacity. Tutaj trzeba sobie wszystko ogarnąć właśnie. To są dalej te podstawowe właśnie sprawy. Powycinać te fragmenty, zrobić synchronizację lepszą. Jakieś, jest dużo po prostu takich małych rzeczy. Czasem przyciszyć, podgłośnić. Tutaj na przykład jak są dialogi w GTA San Andreas, to też muszę dobrze powycinać, znaleźć te dialogi. To jest czasem trudno. Popodgłaśniać te fragmenty, niektórym jeszcze dorobić troszeczkę decybeli osobno niż samo podgłośnienie, to właśnie... O. Okej, okay, zrobiliśmy taki triczek. No, to są takie pierdoły po prostu, ale to, tego też wiadomo. No ja pod jakiś super montaż tego nie liczę. No, to jest taki podstawowy po prostu montażyk.
Dlatego właśnie mówię, że to w sumie bez montażu, ale to się zawsze znajduje. No i zależnie tam jeszcze, wiadomo, od materiału. No czasem trzeba coś więcej zrobić jednak. Okej, okay, M-kę mamy pierwszy raz w ogóle w tym momencie. Dobra, robimy to. Teraz tak, ten kolega sobie zleci. My idziemy dalej. Jak przejść? Ogólnie musimy pójść do tej jakiejś wieży obserwacyjnej, tak? Coś takiego. Na środku ona jest gdzieś chyba mniej więcej. Dobra, tutaj nas nikt nie powinien widzieć. Tu jest wejście ogólne, ale nie pamiętam, gdzie jest ta wieża obserwacyjna cała. Dobra, tu jest jakiś cargo bob czy coś. To nas też nie interesuje zbytnio w tym momencie. O, tu jest pan, który nie powinien mnie teoretycznie widzieć, ale mnie zauważył, jak było widać. Wieża obserwacyjna. Ta misja będzie się troszeczkę tutaj dłużyć, bo ja naprawdę nie chcę jej zrobić na odwal, tylko tak, wiecie, no chcę wszystkich tutaj pozałatwiać, kto by mógł mi problemy stworzyć. Przyda mi się na pewno fakt posiadania pistoletu z tłumikiem, że mogę wykonywać tę misję w taki sposób i być niezauważonym w dalszym ciągu. Miejmy nadzieję po prostu też, że te postacie się nie będą respić tutaj, ci żołnierze. Dobra, idziemy dalej i teraz tak. No halo? Panie policjancie, bardzo lubimy panów policjantów. Coś na mnie świeci, nie wiem co. Na pewno nie światło. Dobra, uciekliśmy. Tam jest chyba ta wieżyczka, do której musimy pójść. Dobra, to jest za duża odległość. Teraz tak, tutaj jest pan wojskowy jeszcze do dziabnięcia. Musimy bardzo powolutku właśnie uważać na każdy ruch. Dobra, ja podbiegam teraz tak tu, pod wieżę, znowu na kucaka. I teraz tak, on podejdzie pod celownik, dostanie. Okej. Lecimy dalej, mamy kolejny armor ogólnie do zgarnięcia tutaj na górze. Także fajnie. Okej, tutaj jest kolejny pan, pyk. Ja tutaj całe wojsko zaraz wyczyszczę chyba, tak mi się wydaje. Dobra, zgarniam armorek i... Halo, o co chodzi? Mnie ktoś zauważył tu? Jak mnie to zauważyło niby? Okej, okay, dobra. Wiecie co? Muszę tak, muszę to jakoś inaczej teraz zadziałać. Okej, okay, teraz robimy tak. Pyk. 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 Jeszcze tutaj pyk. Ten odcinek chwilę potrwa. Ta misja chwilę potrwa. Wszystkie światła nagle na mnie nadają. Widzicie to? No patrzcie, tu nie powinno nic na mnie świecić w tym momencie. A i tak się zaraz coś zapali pewnie w moim kierunku. Co ja muszę zrobić, żeby to we mnie teraz nie świeciło? Poczekać tu chwilę? Nie wiem. No patrzcie, to już świeci. To wie, gdzie ja jestem. Co ja mogę z tym zrobić? Ja nie zauważyłem, nie zdążyłem przeczytać, o co chodzi. A nie mogę zgasić tamtych świateł. Także nie wiem. No okej, okay, dobra, idziemy tutaj. I co mam z tym zrobić w tym momencie? Zniszcz kratę szybu i wskocz do niego, aby dostać się do środka. Aha, bo muszę już szukać innego wejścia. Że niby po cichu się nie udało. No, ja nie wiem, czy tak mi się nie udało po cichu zrobić, bo tak naprawdę zabiłem wszystkich tutaj prawie policjantów, panów żołnierzy raczej. No okej, okay, no dobra, no to wejdę szybem wentylacyjnym, no skoro tak, to wejdę tak, no jak trzeba, to wejdę. Dobra, wbijamy. Dostań się przez strefę 69 do laboratorium badawczego, gdzie znajdziesz dostęp do czarnego projektu. Placówkę patroluje kilka grup personelu wojskowego. Fajnie. Pomieszczenie kontrolne pozwoli ci deaktywować część obrony zewnętrznej strefy 69. Idź znaleźć czarny projekt. Czarny projekt, a tam zdjęcie CJ-a. Ale byłby rasistowski żart wtedy.
Okej, okay. No tam jeżeli chodzi o ten montaż, tak nie wiem czy zakończyłem ten wątek, to wszystko zostało, no rozpisałem to, o czym mówiłem w komentarzu właśnie. Także jakby ktoś się chciał dowiedzieć, to tam zapraszam. Detoxic napisał, w Las Venturas obok straży jest pain spray oraz siłka z najlepszymi ciosami, ni hit, head, ni head. Że kolano głowa, co? Czy coś takiego? Atakować możesz kombinacją prawie wszystkich myszy F. Aha, no tak, no to tak, tak się zawsze atakowało na tym ogólnie. W ten sposób jakoś, no, atakowało się na serwerkach, jakiś bezplayu czy na czymś. Pyk. Ale z siodełka wypadł typek. Tu jest minigun, tu jest minigun, tu jest minigun, tu jest minigun. La la la, dziękuję za minigunę. Nie mogę tu i tak nic kliknąć. Teraz tak, wstaniemy sobie. Pyk. 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 Okej, dziękuję bardzo. Wszyscy załatwieni. Także już bez problemu mogę sobie tutaj... O nie, nie wszyscy. Ale załatwiony i tak, ostatni. Gdzie tutaj mam coś zrobić teraz? Aha, mam przejść chyba dalej. Okej, rozumiem. Dobra, tego... Tego pana też mam załatwić, tego po prawej stronie, jak myślicie, naukowca. Okej, wolałem go zabić, naprawdę. Okej, zabity. Tutaj jeszcze ze trzech jest co najmniej. Z tego co widać na radarze. I chyba ktoś się do mnie nawet zbliża. Okej, okay. Ktoś jest jeszcze tak, jeden po lewej, drugi gdzieś po prawej. Pytanie brzmi, gdzie po prawej znajduje się ten przeciwnik? Okej. Okay. On jest nade mną, dobra. Załatwieni wszyscy na tym poziomie. Dalej, gdzie dalej? Bo ja się tu zgubię zaraz oczywiście. Znając mnie. Czy ja nie miałem tutaj gdzieś wejść po prostu? Patrzcie, jakie headshoty lecą. Okej. Okay. No tu są placówki do badań. Okej. Okay. Dobra, ludzie. Muszę teraz pomyśleć, gdzie dalej. Przejść. Teraz tak, tutaj... Koleś, ale ty przez to nie przestrzelisz nawet. Ja nie wiem, co ty próbujesz, ziomek. Dobra, załatwiony i załatwiony. Okej, okay, czy tu nie było zejście? Dobra, bo ja nie wiem troszeczkę, ludzie, gdzie ja mam iść w tym momencie. Ja się trochę zgubiłem. Nie chcę kłamać. Okej, okay, tutaj. Drzwi do pomieszczenia wyrzutni, gdzie przechowuje się projekt, są zamknięte. Znajdź do nich kartę dostępu. Fajnie. Fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Na pewno nie tym. Dobra. Okej, okay, no to zostawił przepustkę, dziękuję. Nie muszę go zabijać. Ale no przydałoby się go zabić. Okej, okay, nie będzie świadków. Dobra, teraz tak, czarny projekt mieści się na spodzie pomieszczenia wyrzutni. Okej. Okay. Okej. Okay. Będę musiał załatwić wszystkich, naprawdę, to jest militarny odcinek. Najbardziej strzelecki odcinek ze wszystkich. Dobrze, hedziki łatwo się ciora. Z takiego pistoletu z tłumikiem. Patrzcie, jakie przewroty, jak zawodowiec zrobię tę misję. Nie ma tutaj przypadków w moich decyzjach. Koleś strzela do mnie spod spodu gdzieś, patrzcie, pyk. Pyk, jakie headshoty lecą. No patrz, jaki tryhard najgorszy ze mnie. W tym momencie normalnie wychodzi największy tryhard. No patrzcie, jak to się robi. Pewnie jakbym robił normalnie, to by mi jeszcze łatwiej poszło, to tak myślę. Okej, okay, jeszcze ze dwóch zostało. Okej. Okay. Albo wszyscy już chyba, czekajcie, jeszcze się tak do tu... Tu jest to! To jest to! To jest czarny projekt! Jej, Boże, jak ja tym dawno nie latałem w tej grze. Znalazłeś to, co chciał truf. Musisz uciec za pomocą plecaka odrzutowego, wylatując przez coś. No shiftem na pewno, dokładnie. Do góry lewym shiftem. Jeps, 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 jeps.
Okej, uciekamy stąd. Projekt wart 60 milionów, no spoko. No, ukradliśmy je. Easy, patrzcie, tak się kradnie projekty za 60 milionów dolarów ze strefy 69. Taki śmieszek od nich. Krzysztof Gęsiorski pisał, że w tej misji z chłopakami zespołu gość mówił, żebyś się zatrzymał, jakbyś to zrobił, to wyszedłby z auta i zrzygał się na ziemię, a nie w aucie. Ja tak w ogóle to pozdrawiam, bo ostatnio mało mnie w internetach. No pozdrawiam, pozdrawiam. I PS Manojek z kolegami śmieją się z ciebie i przemyśla na wyścigu z GTA, ale pewnie to wiesz. Tak, wiem, bo pamiętaj, kto nie był w Przemyślu, ten się może z niego śmiać. No ale wiesz, no ja się z nich też nabijam. Także każdy się zresztą nabija, tutaj nie ma spiny w tym. Także spokojnie. I zapewne czytałeś wybuchające beczki Krzysia Gonciarza. I teraz trudno właśnie przez internet wyczuć, czy to jest śmieszek i nawiązanie do tego, że wybuchłem beczkę, czy to jest na serio. Bo jeżeli na serio, to nie czytałem, a jeżeli śmieszek, no to śmieszek, no. Także okej. Okay. Jeszcze tutaj było, bo zaraz będziemy kończyć odcinek, więc chcę wszystko przeczytać. Ostatni komentarz został. Fornal napisał, że Paul i Rossi to z GTA Vice City. I powiem wam, że Paul Kent, tak, była ta postać Paula Kenta, tak, w GTA Vice City i dlatego ja ich skądś kojarzyłem. I Ken Rosenberg, on też był przecież tym takim ziomkiem, co tam liczył pieniążki zawsze w GTA Vice City. Okej. Okay. Hey, here you go. You better stash it somewhere fast. Far out, have a nice trip, dude. Hey, wait a... was it too much to ask to get a lift in the town? No i okej, okay, misja wykonana. Nie dostaliśmy niby respektu żadnego, nie dostaliśmy nic, ale tak naprawdę zrobiliśmy świetną misję, świetną robotę odwaliliśmy. I myślę, że w tym odcinku ogólnie sobie zakończymy, na tym zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Także jeżeli oczywiście wam się spodobało, możecie zostawić śmiałą łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem. No i to w sumie tyle, także ja dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć!